Dobry wieczór. Jakoś tak to się składa, że w piątki zazwyczaj trafiają nam się bajki o świetle. Żeby więc tradycji stało się zadość, dzisiaj również w piątek, w ostatni dzień tego tygodnia, z dobranockami bajka o świetle. Otóż bardzo dawno temu w pewnej krainie żył człowiek, który potrafił rozpalać ogień. Nikt inny poza nim nie potrafił tego robić. Na początku budził dość duży strach wśród tych, którzy go poznawali, dlatego że wszyscy bali się tego nowego, dziwnego, gorącego zjawiska. Z czasem zaczęli się przyzwyczajać i zaczęli dostrzegać w tym niezwykłym darze bardzo, ale to bardzo pomocne narzędzie. Wynalazca ognia nauczył ich, że w ten sposób można się ogrzać w zimne noce, w ten sposób w ciemności można znaleźć światło. W ten sposób można robić bardzo wiele bardzo przydatnych i potrzebnych rzeczy, których nie dało się robić wcześniej. Człowiek stał się bardzo znany nie tylko w swojej wiosce, ale też z czasem stawał się znany w całej tamtejszej krainie. Zaczęto go zapraszać do innych miejscowości, prosząc go, żeby uczył, jak rozpalać ogień i co z nim robić. Wynalazca ognia pokazywał ludziom wszystkie dobre strony tego niezwykłego zjawiska, ale również przestrzegał przed wszystkim złym, co się może wiązać z ogniem, bo ogień też, jak nauczał, może stać się przyczyną bardzo wielu nieszczęść, bardzo wielu tragedii, może być sposobem na wyrządzanie komuś zła. Jego sława się rozchodziła, stawał się bardzo popularny, ludzie zapraszali go do każdej miejscowości, wszyscy go znali, wszyscy słuchali jego rad, wszyscy wykorzystywali ten niezwykły dar ognia, który miał. W pewnym czasie, jak to zazwyczaj, jego sława dotarła do władców owej krainy, którzy zaczęli czuć się bardzo zaniepokojeni. Działo się tak dlatego, że człowiek ten zyskiwał coraz większą popularność, ludzie przestawali słuchać władców, a słuchali jego. Do niego chodzili porady i u niego szukali odpowiedzi na swoje najważniejsze pytania. Władcy po pewnym czasie nie mogli tego dłużej znieść, dlatego postanowili tego człowieka zabić. Kiedyś w jakimś miasteczku, gdzie gościł, w ciemnej ulicy, napadnięto go, zabito go i wyrzucono do rzeki. W całej krainie nastał wielki smutek, aczkolwiek nikt nie chciał podnieść jakiegoś buntu, bo wszyscy się bali władzy. Ludzie płakali, ludzie rozpaczali, ludzie żałowali, że nie ma między nimi tego, który potrafił rozpalać ogień. W pewnym czasie nastroje zaczęły być naprawdę już bardzo rewolucyjne i władza, żeby jakoś to wszystko ukrócić, wpadła na genialny pomysł. Otóż wybudowała świątynię temu człowiekowi i zaprosiła ludzi, żeby oddawali cześć tej niezwykłej postaci. I tak się stało. Ludzie zaczęli potem budować kolejne świątynie. W każdym mieście powstało miejsce, w którym oddawano mu cześć, w którym o nim opowiadano, w którym przekazywano sobie historię o nim, w którym czytano opowieści o tym, jaki był i jaki ogień rozpalał. Problem polegał na tym, że ludzie nie potrafili rozpalić ognia, że zatracili tę umiejętność, a nie miał ich kto na nowo tego nauczyć. Powstawało coraz więcej świątyń, ludzie o nim ciągle pamiętali, ludzie oddawali mu cześć, ale nigdzie na świecie nie było już ognia. Czy twoja wiara, to, że uznajesz, że Pan Bóg jest, to, że może nawet wierzysz w zasady, które Pan Bóg proponuje, aby je stosować w życiu, czy to jest ogień? Czy twoja wiara jest płonącym światłem, jest płonącym ciepłem, które twoje życie przemienia? Czy też może po prostu chodzisz do świątyń i wspominasz tego niezwykłego, który ogień przyniósł? Ale czy w twoim życiu płonie ogień?